Celem warsztatów Cyfrowe Pomorze jest wygenerowanie pomysłów na przedsięwzięcia z obszaru usług publicznych, takie jak edukacja, zdrowie, transport publiczny, które zawierają w sobie element, taki pierwiastek technologii cyfrowych. Studenci wraz z ekspertami pracują w zespołach 7-8 osobowych przez niemalże 3 dni zgodnie z metodyką design thinking. To jest metodyka definiowania i rozwiązywania problemów w sposób ukierunkowany na użytkownika, kreatywny i interdyscyplinarny. Pierwotnie spojrzeliśmy w raport, który przygotował Kongres Obywatelski odnośnie komunikacji. Przeprowadzony był on na grupie od 5 do 7 osób. Były to osoby, które poruszają się do pracy około 50 minut, zarówno komunikacją publiczną, jak i transportem indywidualnym. I na podstawie tego, na podstawie zdefiniowanych tam 10-13 problemów, właśnie spróbowaliśmy stworzyć jakieś inne rozwiązania, dość innowacyjne, może ulepszające jakość i funkcjonowanie tego transportu. Wstępnie myśleliśmy nad skróceniem czasu, ale jest to czynnik taki dość twardy i było go trudno rozwiązać w sposób logistyczny. Tym bardziej, że w Gdańsku dzieje się wiele inicjatyw, które mają właśnie ułatwić i skrócić czas podróży. Pierwotnie był to czas, teraz stawiamy na jakość podróżowania. Dzisiaj właśnie trwa drugi dzień, w którym mentorzy właśnie pomagają, pracują razem, po prostu w grupie są tak naprawdę dzisiaj członkiem zespołu i razem ze studentami pracują po to, żeby właśnie wybrać to najciekawsze rozwiązanie, z którego będziemy tworzyć propozycję prototypu. Staramy się właśnie popatrzeć na zarówno problemy i rozwiązania z różnych perspektyw, wyjść troszkę poza taki schemat, jak dzisiaj coś działa, po to, żeby zaproponować właśnie innowacje. Bardzo nam praca mentorów pomogła. Chcielibyśmy się skupić na tym czasie samej podróży i poprawienia jakości tej podróży i chcielibyśmy wspomóc użytkowników transportu miejskiego w znajdowaniu sobie miłego towarzystwa. Ja sobie tam klikam preferowany dalej. I wyskakuje mi mapka. To jest mapa. Tak. I to jest morze. Proszę, dużo wyobraźni. Tak. Jadę, muszę przez godzinę jechać do pracy, okazuje się, że koleżanka jest na przykład dwa przedziały w SKM-ce dalej, nie mam o tym zielonego pojęcia. Dzięki naszej aplikacji można byłoby się dowiedzieć. No, wrażenia bardzo pozytywne. Przede wszystkim młody interdyscyplinarny zespół. Mieliśmy tutaj studentów z gospodarki przestrzennej, z transportu, z ekonomii, z zarządzania, z psychologii. Od samego początku, jeśli chodzi o tą profilaktykę zdrowia i życia, to stwierdziliśmy, że skupimy się na sporcie i po dogłębnych analizach rynku stwierdziliśmy, że w zasadzie młodzi ludzie ze sportem, jak już chcą uprawiać, to nie mają problemu, ale zaczynają się schody, kiedy już ma się dzieci. To jest dogadanie się tak naprawdę sklepu z siłownią, ponieważ siłownia zyskuje klientów, dlatego że ludzie zbierają sobie te punkty, a oni potem idą do sklepu kupić sobie sprzęt po zniżce. Mm-hmm. Widzieliśmy sobie taką osobę, tak, naszą personę, że po prostu jest to osoba 30-letnia, tak, ma tak dziecko mniej więcej 3-letnie i chcielibyśmy dać tej osobie możliwość uprawiania jakiejś formy aktywności fizycznej z tym dzieckiem. Chcemy to połączyć i pozwolić na szybsze wyszukanie informacji o tym, o wydarzeniach dla rodzin, po prostu dla całych rodzin. Chcemy stworzyć bazę, w której będą umieszczone wszystkie wydarzenia. Będzie proste wyszukiwanie tych wydarzeń pod względem daty, godziny i tego, z kim i gdzie można tam iść. To bardzo innowacyjny projekt, a o to chodzi, żeby te projekty, które tutaj zostaną wypracowane, były bardzo innowacyjne i w mojej wiedzy rzeczywiście takiego narzędzia czy takiego pomysłu, no jeszcze o tym nie słyszałam. Więc jest to pełne zaskoczenie. Młodzież naprawdę ma bardzo otwarty umysł i potrafi generować pomysły. Chcemy poruszyć problem motywacji i wzbudzić pasję u młodych osób. Naszą grupą odbiorców są licealiści, czyli 16-18 lat. I na tą grupę odbiorców się skupiliśmy, a chcemy rozwijać pasję, motywować ich do działania, ale przede wszystkim rozwijać pasję, które już wzbudzili,
pomysły rzeczywiście są bardzo świeże i zaskakuje otwartość młodych studentów na to, co się dzieje w edukacji i na zupełnie nowe rozwiązania. I myślę, że to jest najważniejsza zaleta tego spotkania, to, że młodzi studenci przygotowują projekt, który jest dostosowany do niemalże ich rówieśników i który może zainteresować uczniów szkół, czy to zawodowych, czy to ogólnokształcących, może być dostosowany do ich potrzeb. Nie szukają w ogóle pasji, że nie mają, to jest raczej normalna kwestia, tylko to jest okres poszukiwań. A oni nie poszukują, bo tak jakby zatracili wiarę w to, że mogą znaleźć pasję i cel w życiu, do którego chcą dążyć. Więc stworzyliśmy aplikację, znaczy tworzymy tak właściwie aplikację, która ma im to ułatwić. Czyli mam krok po kroku uczyć ich jakieś nowych umiejętności, oprócz tego ma ich grupować z ludźmi, którzy też się mają takie same zainteresowania. Poznajesz swoje mocne strony i tworzysz siebie. Jej! Przez całe dwa dni nasi uczestnicy mają jakieś pewne hipotezy projektowe, czyli jaki jest problem, jakie jest rozwiązanie i tworzą jakiś prototyp. Będziemy prezentować prototypy, będziemy czekać na informację zwrotną od uczestników kongresu. Będzie taki warsztat z funduszem, który będzie weryfikował jakby sensowność biznesową jakby tych poszczególnych pomysłów, po to, że jeżeli rzeczywiście będzie ta wartość, to oni jakby mogą też zainwestować i dać realną szansę na to, że te pomysły za rok czy dwa zobaczymy, czy nawet szybciej, za kilka miesięcy zobaczymy w przestrzeni jakby realnej.